Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 24 kwietnia 2020 roku, katecheza 45. Jutro moje imieniny. Słuchajcie. Dzięki. Bardzo wam dziękuję. W Ewangelii według świętego Jana cofamy się parę rozdziałów i czytamy tekst, o którym wielokrotnie mówiłem, do którego się odwoływałem, że Jezus, żeby pokazać, ale też dać swoją moc, czynił różnego rodzaju cuda. Na koniec dzisiaj chcę się podzielić, słuchajcie, tym, jak rzeczywiście można rozumieć i odbierać te wszystkie cuda Jezusa. Tak trochę inaczej. Posłuchajcie. Potem udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie, szedł za nim wielki tłum, bo widziały znaki, jakie czynił. No trudno iść za Jezusem, jak się nic nie widzi. Ja się nie dziwię młodym ludziom, słuchajcie, którzy mówią, no nie chcę, nie czuję, no bo oni nie widzą nic, nie widzą żadnych cudów, znaków w swoim życiu. No jak kogoś namówić, żeby szedł gdzieś za Jezusem, żeby się modlił? No można go namówić, tak, no bo mama się modliła, tata, babcia i taka tradycja, okej, jeśli ci zaufa, fantastycznie, wygrałeś, ale coraz trudniej się to udaje. Jak namówić kogoś, kto nigdy nie szedł za Jezusem? Kto nie widział w swoim życiu jakichś znaków przemawiających za tym, że ten Bóg istnieje. Najpierw temu człowiekowi może otworzyć oczy. Pomóc otworzyć oczy, a potem zachęcić go. A teraz ruszaj. Jezus ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa. Skąd kupimy tyle chleba, aby oni się posilili? No i to jest piękna Jezusa. Jezus zadaje pytanie, wiedząc, jaka jest odpowiedź. Jezus zadaje pytanie, żebyśmy to my poszukali na nie odpowiedzi. On ma odpowiedź. On jest chlebem. Słyszeliśmy i wcześniej, i później. Jezus to bardzo często mówi. Ale w tym momencie zachęca uczniów, zachęca, nie każe. Poszukajcie chleba. Poszukajcie, pomyślcie, czym macie żyć. Pomyślcie, co jest niezbędne wam do życia. Jak wy byście to rozwiązali? No macie mnie koło siebie, macie Jezusa. Jak wy to rozwiążecie? No to przyprowadzają do niego chłopca, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Kto mi te ryby zabrał? No w każdym razie ryby też są gdzieś tutaj. Są te ryby gdzieś tutaj. Tak bardzo często słyszymy o katechezach, o cudach takich, że się zwiększa ilość. Że ludzie, którzy byli głodni, zostali nakarmieni. Że ludzie, którzy byli głodni jakichś zjawisk nadzwyczajnych, tego co my tak lubimy, jakiegoś show, obojętnie czy religijne, czy nie, my chcemy widzieć nadzwyczajność. No zwyczajność teraz w dużych porcjach mamy na co dzień, nie? Więc kochamy jakąś nadzwyczajność. W ogóle człowiek, to chyba należałoby nazwać, to jest taki ktoś, kto umiłował nadzwyczajność. Bo zwyczajność mu już nie wystarcza. Zwyczajność jest szara. Na marginesie. A to właśnie zwyczajność, szarość. Jezus chce pokazać, że z nim ta zwyczajność jest drogą do nieba. Że ona jest kolorowa, ale z nim. A nadzwyczajność bez Jezusa staje się przyzwyczajeniem. No, ile można oglądać jakieś nadzwyczajne rzeczy? Jest wiele takich kateches. Ta katecheza, jak się opowiada dzieciom, czy nawet też dorosłym, to ona ma taki posmak katechezy gastronomicznej. Zresztą takich katechez gastronomicznych, czyli związanych z jedzeniem, jest bardzo dużo. Tutaj połów ryb, które oczywiście są też do jedzenia. Cudowny. Dużo można jeść. Tutaj cudowne rozmnożenie chleba. Za chwilę nastąpi. Drugie cudowne rozmnożenie chleba za niedługi okres czasu. Dosłownie czytamy w kolejnym rozdziale, że Jezus drugi raz rozmnaża chleb. O co tu w tym wszystkim chodzi? Czy chodzi o to, że na końcu swojego życia Jezus postawi tych wszystkich ludzi i powie tak. No halo, halo! Zbieracze moich cudów. Ustawić się, proszę. Kto ile wymieni? No i ludzie staną i będą opowiadać, ile to było tych cudów, jak bardzo się najedli.
ile widzieli wskrzeszeń. Będą się licytować, kto był bardziej wskrzeszony. Dziewczynka, czy Łazarz, czy młodzieniec. Nie? Czy chodziło Jezusowi tylko o odkarmienie ludzi, o odłowienie tych ryb, o takie zabezpieczenie po prostu ich brzucha, ich oczu, czyli potrzeby najedzenia się i potrzeby widzenia rzeczy nadzwyczajnych? Myślę, że nie. Ta katecheza, ten cud nie jest gastronomiczny. No dobra, powiem wprost. W rozmnożeniu chleba nie chodzi o chleb. Sorry. W rozmnożeniu chleba, w tym cudzie, chodzi, że Jezus pokazuje, że zaprasza nas do zupełnie innej rzeczywistości. Zaprasza nas do swojego świata, w którym rzeczy nadzwyczajne są zwyczajne. Kiedy słuchamy o tych cudach, które tak samowolnie, może niedobrze, niegrzecznie, nazwałem gastronomiczne, że czegoś nie było do jedzenia, nagle się pojawia, oraz te cuda pobudzające oczy, gęsią skórkę, wyobraźcie sobie, co musieli czuć tamci ludzie, kiedy widzieli, że Łazarz wychodzi z grobu, dziewczynka wstaje, młodzieniec zna im, też wstaje, niewidomy od urodzenia, nagle zaczyna widzieć. Co oni mogli czuć po prostu za każdym razem, a może za każdym kolejnym razem, ta gęsia skórka była mniejsza? Czy na pewno Jezusowi chodziło tylko o nakarmienie dużej ilości ludzi? O uzdrowienie jednej, drugiej, trzeciej osoby? O wskrzeszenie jednej, drugiej, trzeciej osoby? Czy może chodziło o to, żeby pokazać, że jestem z wami? Może chodziło o to pokazać, że z całą moją nadzwyczajnością jestem w waszej zwyczajności? Czy Jezus był mniej cudowny? Czy był mniej źródłem życia, kiedy po uzdrowieniu tego niewidomego siadał razem z uczniami do kolacji i jadł, rozmawiając, uśmiechając się i opowiadając sobie historię z tego dnia, co tam było śmiesznego? Nie. A właśnie w tym momencie, kiedy przebywał z uczniami przy stole i jadł, dokonywało się główne nauczanie. Jezus wtedy ich się pytał: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Ja myślę, że tak przy każdym cudzie, jakbym się zapytał najpierw sam siebie, a potem was, przez wszystkie cuda przechodząc, jakie były w Ewangelii, czy rozumiecie, czy tu był tylko chleb, czy tu był tylko niewidomy, czy tu był tylko połów ryb, czy tu był tylko spuszczony przez dach, który nagle i zyskał odpuszczenie grzechów i zyskał władzę w swoich kończynach? Czy tu tylko chodzi o tych ludzi, czy o coś więcej? Czy tutaj chodzi może o Boga, który w swojej nadzwyczajności jest w mojej zwyczajności? Kiedy ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. No to właściwie powinien w tym momencie: no, zrozumieli mnie, wow, słuchajcie uczniowie, jest sukces. No, gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Może nie o takie królestwo Mu chodziło. Może nie o takie wywyższenie po najedzeniu, w momencie, kiedy są pełne brzuchy. I efekt był i wszyscy go pamiętamy. Może Jezus będzie chciał, żeby uznać go za króla, kiedy znowu będą głodni? Kiedy zapomną o Łazarzu? Kiedy zapomną o dziewczynce? I kiedy miną na ulicy uzdrowionego ze ślepoty? Może właśnie w tych momentach Jezus chce, żebyśmy go odnaleźli jako króla. Piękny zapach. Czereśnia. Bo ja z daleka nie jestem.